dobry, czas na magazyn Gliwicki Przegląd Sportowy. W tym odcinku duża gratka dla fanów najbardziej popularnej dyscypliny sportu w naszym kraju, mianowicie piłki nożnej. W programie opowiemy o spotkaniach niemal wszystkich futbolowych drużyn w naszym mieście. Tym samym odwiedzimy Ekstraklasę, Ligę Okręgową, a nawet C-klasę. Radosław Nostal, serdecznie zapraszam. Stopniujemy napięcie, dlatego zaczynamy od relacji ze stadionu przy ulicy Dziąkarzy. We wtorek 3 maja w meczu 13. kolejki C-klasy KS Sośnica Gliwice podejmowała FC Kłodnice Gliwice. Drużyna Sośnicy nie pozostawiła żadnych wątpliwości, kto jest lepszy w tej rywalizacji i rozgromiła Kłodnicy aż 9-0. Małe derby Gliwic nie uszły uwadze naszej kamery. Paweł, pogrom 9-0, gratulacje. Dziękuję. Gdzieś tam... Już w przerwie wiedzieliśmy, że ten mecz wygramy i nie chcieliśmy, żeby było tak jak w innych, że gdzieś tam powiedzieliśmy do przerwy 4-0 i kończyło się tam 4-2. Chcieliśmy po prostu dzisiaj dobić i się udało, więc ten wynik jest jaki jest. No dokładnie, cel, który sobie założyliśmy przed ligą, to awans. Chcemy każdy mecz wygrać, a jak się da, to wygrać go jak najwięcej. Dużo zawodników z Ekstraklasy futsalu dzisiaj na boisku możemy zobaczyć, zwłaszcza po stronie tej Sośnicy. Czy to jest, to chyba nie jest dla nich prestiż występować w takim meczu, aczkolwiek na pewno robią to z wielkim sentymentem. Przede wszystkim są to zawodnicy stąd, z tej dzielnicy, z tym klubem się utożsamiają, tutaj się wychowali na tej dzielnicy. I chwała im za to, że tu grają, bo ciągną ten zespół. Musimy sobie szczerze to powiedzieć, że to jest trzon tego zespołu i ciągną naszą grę i dają tą różnicę. Natomiast reszta zawodników trenuje po to, żeby im dorównać i oni są nam, nie ukrywajmy, są nam potrzebni po prostu. Czy w ogóle reprezentanci futsalu w Ekstraklasie mogą reprezentować barwy klubowe takiej drużyny jak Sośnica? No tak, mamy tutaj przykład, na przykład Pawła Barańskiego, który jest reprezentantem Polski w futsalu. To jest troszkę dość zagmatwana sprawa i długo było o tym opowiadać. Są pewne regulaminy, które też nie do końca jasno określają zasady. Ale niektórzy z zawodników, którzy nie mają, powiedzmy, profesjonalnie ułożonych pod pewnym kątem kontraktów, mogą grać, drudzy nie. Także mamy nadzieję, że ta sprawa się troszkę jeszcze unormuje, bo jest tutaj w Sośnicy więcej zawodników halowych, którzy też chcieliby u nas zagrać, w tym ja, jeśli mój klub wyraził kiedyś na to zgodę, czy tam po sezonie, więc być może w przyszłości będzie tak, że wszyscy będziemy mogli tutaj w barwach Sośnicy wystąpić. Ale chęć jest ogromna. Widzę GAF, Omega, AZS, UŚ, NBIT, jak najbardziej na boisku tutaj ma swój wkład w ten sukces. No jasne, mamy przedstawicieli, czy to w zarządzie, czy na boisku, wszystkich tych trzech śląskich klubów. Także myślę, że fajnie, żeby ci zawodnicy mogli te dwa sporty łączyć, bo liga na hali jest krótka i warto tę ligę sobie przedłużyć tutaj występami na boisku. A myślę, że warto oglądać takich zawodników jak Jasiński, Czurek czy Barański po prostu na boisku. Chce ci się w ogóle tutaj przychodzić i biegać? Dlaczego ci się chce? No, to miejsce, no. Każdy z nas, czy ja, czy tam Jędrzej, czy Tomek Szurek, no wiadomo, gramy gdzieś tam na hali, ale tutaj zawsze z wielką radością i z wielką pasją przychodzimy i walczymy tutaj przez 90 minut. Nawet trener w klubie się wkurza w Katowicach, że tutaj mieliśmy mecze ligowe, później jeździliśmy na sparingi na hale, więc też do tego dochodziło, no ale wiadomo, no jest to miejsce, które zawsze będzie w naszych serduchach i dla którego zawsze będziemy się poświęcać, tak? Stąd był ten pomysł tej reaktywacji tego klubu i na razie jest okej, żeby byle tak dalej, tak? Ludzie często mówiąc, czy myśląc o C-klasie, myślą, że to jest coś niepoważnego, ale nie taka jest prawda, bo tutaj widziałem naprawdę mnóstwo zaangażowanych, przepełnionych pasją zawodników. Zawodnicy, działacze, inni ludzie związani z klubem jakoś żyją z tym, dlatego myślę, że to jest bardzo ważne. Kibice, którzy przychodzą, to też jest ważny element tego przedsięwzięcia, tej układanki i myślę, że to też oni cieszą się tym, że takie coś może być, że raz na tydzień czy na dwa tygodnie mogą zobaczyć swoich kolegów, czy tam ojców, którzy tutaj biegają, mężów i cieszą się razem z nimi. Kłodnica to nie tylko pierwsza drużyna, nie tylko drużyna seniorów, ale również trampkarze. Macie własne sekcje. Tak, mamy taką
sekcję trampkarzy, jest tam około 13 zawodników. Są to takie dzieciaczki w wieku 7, 8, 9 lat, które no, trenują, gdzieś tam przyglądają się tym zawodnikom starszym, podpatrują, chcą, że tak powiem, brać udział w meczach, przychodzą i też się cieszą tym, że mogą brać udział w takim przedsięwzięciu jak Kłodnica. Czego Wam zatem życzyć na kolejne sezony? No w tej klasie rozgrywkowej w tym sezonie już raczej awans się oddalił, ale klub chyba będzie trwał. Jak najbardziej klub będzie trwał. No, zawsze przyjdą jakieś tam rotacje, jedni zawodnicy odchodzą, drudzy przychodzą. Najwięcej zdrowia. Bo powiem szczerze, jeżeli zdrowie będzie dopisywało, to wszyscy, że tak powiem, będą jakoś ten wózek ciągnęli w odpowiednią stronę. A resztę, tak mówię, no, później będziemy sami sobie mogli to jakoś poukładać. No i wiadomo, kiedyś może i pieniądze przyjdą i Urząd Miasta i inne jakieś tam instytucje, małe firmy mogą pomóc i angażować się w takie przedsięwzięcie jak dzisiaj. A to jest bardzo ważne, myślę. Dodajmy tylko, że KS Sośnica rozegrała już mecz 14 kolejki w niedzielę, w którym pokonała na wyjeździe Ślązak Byciny 4-0, a Kłodnica okazała się lepsza od rezerw Dramy Kamieniec w stosunku 3-2. Sośnica jest wiceliderem tabeli ze stratą zaledwie 3 punktów do prowadzących rezerw LKS Bujaków. Kłodnica jest piąta. Zostańmy jeszcze w Sośnicy, ale zmieńmy na chwilę dyscyplinę z piłki nożnej na piłkę, ale tej w wersji ręcznej. Miejscowy SPR dokonał nie lada wyczynu. Gliwiczanki pokonały we własnej hali w ostatnim meczu rundy zasadniczej Start Michałkowice 33-23. Było to 14 z rzędu zwycięstwo podopiecznych trenera Macieja Chałupy. Oznacza to, że Sośniczanki w tym sezonie ligowym nie zaznały w ogóle goryczy porażki. Gratulujemy. Wygranie ligi w ich przypadku nie oznacza jednak bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Gliwiczanki, aby dostać się do pierwszej ligi, muszą wygrać jeszcze barażowy dwumecz z Jutrzenką Płock. Pierwsze starcie już 14 maja w hali przy ulicy Chorzowskiej 5. Dziewczyny, powodzenia! Wracamy już do piłki nożnej i przenosimy się wyżej, do Ligi Okręgowej. W grupie Katowice 3 swój kolejny mecz ligowy rozegrała ekipa Łabęckiego Towarzystwa Sportowego. Biało-niebiescy przy Fiołkowej podejmowali LKS Krzyżanowice. Podopieczni trenera Tomasza Owczarka rozpoczęli spotkanie z wielkim animuszem i chęcią gry. Całkowicie zepchnęli drużynę z Krzyżanowic do defensywy. W pierwszej fazie pojedynku najaktywniejszy w ekipie z Łabęd był Łukasz Plech, który najpierw trafił w słupek bramki przeciwników, lecz w kolejnej akcji z 9 minuty już się nie pomylił i zdobył pierwszą bramkę spotkania. Udało się, to prawda. W poprzednim meczu mieliśmy podobnie, że początek spotkania miałem sytuację 1-1 z bramkarzem, lobowałem, nie trafiłem i później było ciężko. Dzisiaj się udało, dzisiaj padła szybko bramka i to ustawiło troszeczkę nam i uspokoiło drużynę. Łabędzianie byli już spokojniejsi, ale nie odpuszczali, czego efektem kilkanaście minut później była druga bramka. Tym razem autorem trafienia został Łukasz Bałuszyński. Dla napastnika gospodarzy było to już 21 trafienie w tym sezonie. No ja się cieszę z każdej bramki strzelonej, oczywiście, że tak, ale zawsze podkreślam to, że to cały zespół na to pracuje i to nigdy nie jest tak, że napastnik będzie strzelał bramki sam z siebie. Wiadomo, trzeba to robić, udaje mi się to i cieszę się z tego, ale tak jak mówię, to cały zespół na to pracuje, a zazwyczaj no, ostatnio się tak składa, że to ja kończę, tak, no, ale to jest praca całego zespołu. Druga bramka spotkania, mimo że strzelona w 27 minucie gry, była ostatnim golem meczu. Trenerze, po 2-0 zanosiło się na prawdziwy pogrom, jednak czegoś zabrakło. Po tej 27 minucie zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę, jakby inne oblicze tej drużyny. Oddaliście pole rywalom? Mi się wydaje, że nie. Znaczy w pierwszej połowie końcówka troszeczkę, wydaje mi się, że już zawodnicy myśleli, że już jest po meczu. Dlatego gdzieś tam w przerwie uczulałem ich, że to jeszcze nie jest koniec, że 2-0 to nie jest pewny wynik. Tak na dobrą sprawę, jak jeżeli drużyna strzeliłaby bramkę na 2-1, to już by była nerwówka, także dążyliśmy do tego, żeby strzelić kolejne, ale się nie udało, ale jestem zadowolony, prowadziliśmy grę, sytuacji może nie było takich stuprocentowych wiele, ale cieszę się z utrzymania przy piłce. Gliwiczanie dowieźli wynik spotkania do końca, jednak nie bez problemów. LKS Krzyżanowice kilkukrotnie poważnie zagroził bramce biało-niebieskich. Znaczy myślę, że tutaj w każdym meczu gramy na maksa i tutaj każda drużyna, która przyjeżdża, wie, że przyjeżdża do Łabęd i próbuje ugrać choćby remis, choćby ten jeden punkcik.
I każdy walczy i każdy się starał nas coś tam wywieźć, a my, wiadomo, walczymy o najwyższe cele, chcemy zrobić awans i staramy się, żeby nie oddawać pola przeciwnikowi. No, czasami się udaje, czasami się nie udaje. Dokładnie, dokładnie. Krzyżanowice to jest dobry zespół, poukładany. Trener tam dobrą robotę robi z przodu, więc on był gdzieś tam tym groźnym motorem napędowym, który robił tą grę i sytuacje też były. No my jako drużyna prowadząca grę jesteśmy uczuleni na kontry i no tak jak mówię, no musimy gdzieś te tyły cały czas zabezpieczać, ale nie ukrywam, że no nadziewamy się na te kontry, dlatego na tym jeszcze musimy pracować. Czy po spotkaniu Gliwiccy zawodnicy zasłużyli na pochwały indywidualne? Czy wyróżniłby pan któregoś ze swoich zawodników dzisiaj? Myślę, że Łukasz Plech i Bałuszyński to byli się ci zawodnicy, którzy stworzyli różnicę. No ci zawodnicy akurat strzelili bramkę, ale tak jak mówię, no nie ma co indywidualnie kogoś chwalić. Cały zespół pracuje na ten cel, którym jest awans, także oni dzisiaj strzelili, chwała im za to, ale tak jak mówię, no na wynik pracuje cały zespół, także gratulacje dla wszystkich, no dla nich też. Mimo to mecze Łukasza Bołuszyńskiego z obecnego sezonu pokazują, w jak wysokiej formie znajduje się snajper z Łabędz. Czy świetne statystyki mogą skutkować tym, że zawodnikiem zainteresują się inne, mocniejsze kluby? Zobaczymy. Ja na razie, powiedzmy, nauczyłem się już w swojej przygodzie piłkarskiej tego, że trzeba twardo stąpać po ziemi i na razie jestem tutaj. Najważniejsze jest dla mnie, żebyśmy tutaj osiągnęli cel, który sobie postawiliśmy i tyle. No, ja mam jakiś taki swój mały, indywidualny cel, żeby dobić do tej 30, do 30 bramek i trzymam się tego twardo i próbuję cały czas powiększać ten dorobek. Także na razie nie chcę wybiegać w przyszłość, zobaczymy, co się będzie działo. Teraz przed piłkarzami z Fiołkowej bardzo trudny tydzień. Już w środę wyjazdowy pojedynek z Naprzód Rydułtowy. Natomiast w sobotę biało-niebiescy podejmować będą u siebie prawdopodobnie w najważniejszym meczu sezonu aktualnego lidera tabeli Wilki Wilcza. Ten mecz może zdecydować o awansie. Przypomnijmy, LTS zajmuje drugie miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do Wilków. Odniosę tego celu, jeśli chodzi o LTS. Teraz bardzo ciężki tydzień zaczął się przed Wami. Na szczęście dzisiaj od zwycięstwa. Teraz dwa kolejne ciężkie mecze. W środę wyjazd. No i weekend. No chyba najważniejszy mecz sezonu z Wilkami. Bezpośredni pojedynek chyba o awans. No tak, dokładnie. My się cieszymy z tego, że wszystko jest cały czas w naszych rękach tak naprawdę, bo nie jest to jak, nie mamy jakiejś takiej straty punktowej do Wilków. No wydaje mi się, że no teraz tak jak we wcześniejszym wywiadzie mówiłem, że moim zdaniem o awansie będzie decydował mecz między nami, dlatego no będzie na pewno ciekawy, musimy się już przygotować do środy, bo gramy na wyjeździe, a Naprzód Rydułtowy też jest dobrą drużyną, więc no nie można tu nikogo lekceważyć i przygotowywać się teoretycznie na 100% do każdego meczu, ale tak jak mówię, no z Wilkami to będzie jednak bój o wszystko. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ciekawym aspekcie z sobotniego pojedynku. Czuliście dzisiaj na spotkaniu wsparcie kibiców. Pierwszy raz widziałem na tym poziomie rozgrywkowym materiały pirotechniczne. No dokładnie, no tak jak gdzieś też podkreślałem, że przez tą naszą dobrą grę, wyniki, zachęcamy tutaj młodych, zwłaszcza kibiców do przyjścia. No fajnie, no oby to nie skończyło się jakąś karą, ale... No właśnie, jak to wygląda? Można stosować materiały? Nie wiem, no teoretycznie nie, ale tak jak mówię, no może obserwator przymknie oko i będzie okej. Okay. Przechodzimy do najważniejszego z punktu widzenia Gliwiczan meczu minionego weekendu. W Warszawie Legia podejmowała Piasta. Niebiesko-czerwoni przed ostatnią kolejką mieli tyle samo punktów w tabeli Ekstraklasy, co Wojskowi. Wygrany pojedynku miał znacznie przybliżyć się do tytułu Mistrza Polski w sezonie 2015-2016. Legioniści w bezpośrednim starciu nie pozostawili jednak złudzeń Gliwiczanom i pewnie rozgromili ich 4-0. Gole strzelali kolejno Igor Lewczuk, Guilherme, Kasper Hamalainen oraz Nemanja Nikolić. Tak ten mecz miał wyglądać z naszej strony. Inaczej sobie zakładaliśmy, wyszło inaczej. Dwa poprzednie mecze graliśmy z większym zaangażowaniem. Tutaj myślę, że troszeczkę zabrakło tego. I na takim tle, jak jest zespół Legii, no, jeżeli popełnisz jakiś tam błąd, to nie ma szans. Legia to wykorzysta i no, jest kasową drużyną. Na dzisiaj wygrała. No. Zostały dwie kolejki jeszcze, my walczymy do końca. W początku wierzyliśmy, głośno to nie mówiliśmy, robiliśmy swoją pracę. No. Dwa mecze jeszcze zostały i myślę, że trzeba je zagrać do końca na maksa. I zobaczymy, co przyniesie piłka.
tak wysoka porażka nie podetnie wam trochę skrzydeł przed tymi dwoma ostatnimi kolejkami? Myślę, że nie, że sztab szkoleniowy nas poskłada szybko i idziemy dalej, bo cały czas jesteśmy na drugim miejscu, gramy o jak najwyższe cele, więc myślę, że nie będzie to miało wpływu. Przegrana nie przekreśliła jednoznacznie szans podopiecznych Radosława Latala na tytuł mistrzowski, ale znacznie je ograniczyła. Drużynie z Łazienkowskiej wystarczą 3 punkty w dwóch ostatnich meczach, by wznieść trofeum zwycięzcy Ekstraklasy w tym sezonie. Niebiesko-czerwoni pozostają jednak ze sporymi szansami na wicemistrzostwo. Piastunki wyprzedzają o 4 punkty Krakowie Kraków. Przedostatni mecz Gliwiczanie rozegrają już w środę. Rywalem będzie Ruch Chorzów. W niedzielę Piast zakończy zmagania meczem przy Okrzei z Zagłębiem Lubin. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Dziękuję za uwagę, Radosław Mostal, Telewizja Imperium. Do widzenia.